Schreibera. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no, chcielibyśmy się tak naprawdę odnieść do tych zarzutów formułowanych w mediach przez polityków opozycji oczywiście, ale co no, budzi nasze dodatkowe zdumienie przez jednego z partnerów koalicji. Chodzi o ustawę, która jest zapisana w druku 539, regulującą czy też wprowadzającą, rozszerzającą stan wyższej konieczności, a co jest no, opisywane w jakiś sposób niebywały jako rzekoma bezkarność urzędników. Ten przepis znajduje się tutaj przed Państwem. Zanim powiem parę słów o historii tegoż przepisu, to pozwólcie Państwo, że odniosę się do samej jego treści. Z historii na początek tylko jedno, to jest po zmianie, to jest poprawka, która została wczoraj zaproponowana na Komisji Finansów Publicznych. Została z pozytywną rekomendacją trafiła pod obrady plenarne Sejmu i to jest obecnie więc propozycja, która jest na stole. Szanowni Państwo, otóż mówimy o rozszerzeniu stanu wyższej konieczności. A więc no, to jest sprawa, która funkcjonuje dzisiaj oczywiście w obiegu prawnym. Rozszerzeniu w sytuacji właśnie, którą mamy cały czas pandemii koronawirusa. Szanowni Państwo, to ta rzecz, ta regulacja, jaki miała zasadniczy cel? Ano taki, że uznajemy, że dobro i życie ludzkie zawsze dla nas były, są i będą ważniejsze niż kwestie proceduralne. Proszę sobie przypomnieć, zwłaszcza stan z początków pandemii, z marca i z kwietnia, sytuacje, które sami Państwo pokazywaliście w swoich materiałach. Co się działo w Hiszpanii czy we Włoszech choćby, gdzie sytuacja w Europie była najbardziej tragiczna. I przed taką sytuacją, przed zapewnieniem środków ochrony dla walczących o życie lekarzy i szeregu innych podmiotów, stali wszyscy na całym świecie. Szanowni Państwo, teraz dwa słowa o samym przepisie, o samej proponowanej zmianie. A więc to rozszerzenie stanu wyższej konieczności jednakże w porównaniu do pierwotnego brzmienia przepisu ogranicza, wyłącza te sytuacje, które mogłyby być uznane, takie niebezpieczeństwo istniało, osiągnięcia korzyści majątkowej choćby, czy osobistej korzyści. Także wyłącza kwestie naruszenia deliktu dyscyplinarnego czy dyscypliny finansów publicznych. To już jest uregulowane. No, przede wszystkim wprowadza więc zasadę proporcjonalności dóbr, ważenia dóbr. To, co mówiłem wcześniej, czyli to zdrowie i życie Polaków na pierwszym miejscu. No, szanowni Państwo, są dokładnie wskazane, bo ten przepis został zawężony o dokładne przepisy z artykułu 231 i artykułu 296 kodeksu karnego. No, nie można w żaden sposób stwierdzić, że jest to przepis o bezkarności kogokolwiek. Więc tak wygląda sama kwestia przepisu, jego intencji i przypisywanych mu w obiegu medialnym zupełnie absurdalnych insynuacji. W jakich sytuacjach to może dotyczyć? No, oczywiście urzędników, którzy działali pod trudnej sytuacji, także niektórych podmiotów gospodarczych, bo o tym mówi artykuł 296, choćby takich spółek, które na przykład nie mają wpisanego do statutu ochrony zdrowia czy życia, a mimo to wypełniały zadania, które miały zapewnić bezpieczeństwo Polakom. No, jakby przyznacie Państwo, że to także nic z bezkarnością czyjąkolwiek nie ma wspólnego. A teraz jeżeli chodzi o samą historię, bo ten przepis ta zmiana stawała już na poprzednim posiedzeniu Sejmu. Wówczas taki w naszym obozie szeroko rozumianym, także wśród naszych koalicjantów panowała
pewna niepewność co do tego, czy pierwotna wersja nie jest zbyt daleko idąca. My szanujemy naszych koalicjantów, zgodziliśmy się z tym, że warto odłożyć ten przepis, warto go przepracować do następnego posiedzenia, czyli do tego, które miało miejsce teraz. Został oddelegowane osoby, które jakby na ten temat rozmawiały. To byłem ja, nie ukrywam, ze strony naszej partii. Był przedstawiciel Solidarnej Polski, jeden z ministrów z Ministerstwa Sprawiedliwości. I ta wersja, którą państwo de facto widzicie, to jest wersja taka kompromisowa z naszej strony, trzy kroki do tyłu, z ich jeden, zaproponowana właśnie przez naszych koalicjantów. No więc budzi moje, nie ukrywam, ogromne zdumienie, że okazuje się, iż rzekomo sprawa tego przepisu staje na agendzie spraw niezwykle kontrowersyjnych i rzekomo ktoś tutaj broni przed no nie wiem, zapewnieniem komukolwiek bezkarności. To naprawdę są zarzuty niedorzeczne. To myślę, że tyle chyba ze strony tej tak pokrótce tej prawnej małej analizy tego, co mamy w przepisie i historii jakby nad tym prac. Przypomnę też państwu dla jakby zamknięcia całości, że no, zrezygnowaliśmy w związku z tymi głosami ze strony jednego z koalicjantów i wczoraj ten przepis nie był głosowany na posiedzeniu Sejmu, a więc on na tę chwilę nie obowiązuje. Raz jeszcze podkreślę, mówimy tylko i wyłącznie o rozszerzeniu stanu wyższej konieczności na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, o zawężających przepisach w stosunku do pierwotnej wersji, o wypracowanych, przepracowanych w porozumieniu z naszymi koalicjantami. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, jak Państwo widzą, jesteśmy w nieco dziwnej, zasmucającej, a i oburzającej sytuacji, w której musimy odnosić się do zarzutów naszych kolegów z Solidarnej Polski, które niestety nie są oparte na faktach, jak stwierdził pan minister. Treść przepisu, którą widzimy, jest treścią zaproponowaną przez polityków Solidarnej Polski. Mamy na to dowody w razie konieczności. Więc wychodzenie przez naszych koalicjantów, byłych koalicjantów, dzisiaj z atakiem i próba przedstawiania się w roli ostatnich sprawiedliwych, którzy bronią porządku prawnego w Polsce, jest nieuprawniona, niesprawiedliwa. No, trudno nie zauważyć, że bardzo łatwo politycy Solidarnej Polski ustawili się w jednym rzędzie z tymi, którzy atakowali Prawo i Sprawiedliwość i Dobrą Zmianę do teraz. I kierunek i środki tego ataku są niestety te same. To jest bardzo rozczarowujące, że ktoś tak szybko jest w stanie stanąć w jednej linii z naszymi przeciwnikami i de facto sugeruje dość dużą umiejętność porozumienia się z przedstawicielami drugiej strony. Więc chcemy jeszcze raz podkreślić, to był przepis, po pierwsze, w żaden sposób nie kontrowersyjny, w przeciwieństwie do tego, co do tej pory mówiła część komentatorów i klasy politycznej, w żaden sposób nie uniewinniający czy nie zapewniający bezkarności przestępcom, jak próbowano to przedstawiać. Jest to przepis dotyczący działania w stanie wyższej konieczności w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa, o czym mówił pan minister, to po pierwsze. Po drugie, jest to przepis, który powstał w uzgodnieniu w zgodzie z Solidarną Polską, więc trudno traktować to inaczej niż jako pretekst dzisiejsze wystąpienia naszych kolegów. Sprawa druga, do której warto się odnieść, również źródłem dzisiejszych niejasności w koalicji Zjednoczonej Prawicy nie jest ustawa o ochronie zwierząt. Podkreślę, o ochronie zwierząt, bo przed chwilą nasi koledzy mówili o ochronie praw zwierząt, to jednak jest nieco dalej idące stwierdzenie. My zgodnie z myślą konserwatywną mówimy o ochronie zwierząt.
To jest tylko temat, który pokazał, że również w tej warstwie aksjologiczno-moralnej, takiej bardzo podstawowej dla uprawiania polityki, być może istnieje pewna różnica poglądów, jeśli chodzi o nas i część naszych koalicjantów. To, co mówili już dzisiaj niektórzy nasi koledzy, trudno nam sobie wyobrazić, żeby ważne funkcje publiczne, zwłaszcza związane z wymiarem sprawiedliwości, pełnili ludzie, którzy godzą się na nieuzasadnione, niczym nieuzasadnione, poza rządzą zysku. I mówię tu o negatywnie pojmowanej chęci zarobkowania, okraszone cierpieniem zwierząt. W związku z tym sytuacja wygląda dzisiaj, jak wygląda, ale chcemy podkreślić, że dzisiejsze problemy to nie jest kwestia rzekomej chęci zapewnienia bezkarności komukolwiek, wyjaśniliśmy. Nie jest to kwestia stosunku do wyrażonego w głosowaniu do ustawy o ochronie zwierząt, co również w ten sposób próbują przedstawiać nasi koledzy. To jest kwestia dużo głębsza. Koalicja może działać wtedy, kiedy wszystkie tworzące ją podmioty mają wspólny cel, kiedy zgadzają się działać razem w tym i iść w tym samym kierunku, kiedy nie próbują poza koalicją czy wbrew partnerom koalicyjnym forsować swoich odrębnych koncepcji programowych. No i bardzo istotne jest również to, żeby uświadamiać sobie pewne wynikające z wyniku wyborów uwarunkowania polityczne takiej koalicji. Dziękujemy serdecznie. Jeżeli są pytania, to zapraszamy. Dzień dobry, Anna Udakowska, TVP Info. Podczas konferencji prasowej wiceminister Michał Wójcik powiedział, że gdyby ktoś próbował doprowadzić do zdymisjonowania ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, to zrobiłby ogromny prezent Platformie Obywatelskiej. Dlatego interpretując słowa wiceministra Wójcika, ale też odnosząc się do takich doniesień medialnych o zbliżającej się dymisji, pytam, czy w przyszłym tygodniu będzie wielki prezent dla Platformy Obywatelskiej w postaci dymisji Zbigniewa Ziobry, czy nie? Pani redaktor, nie mówiłbym i byłbym dalece ostrożny w mówieniu o prezencie dla Platformy Obywatelskiej w momencie, kiedy niestety na tej samej konferencji pan minister Wójcik i jego koledzy z Solidarnej Polski używali tych samych argumentów, których używa wspomniana Platforma Obywatelska do ataku na Prawo i Sprawiedliwość. Co do przyszłości koalicji, w najbliższych dniach spotka się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości i podejmie decyzję w tej sprawie. To co do przyszłości, jeszcze koalicja, minister Ardanowski może spać spokojnie, czy nie? Pani redaktor, co do stanowisk ministerialnych, pan minister Ardanowski wraz z kilkunastoma innymi posłami Prawa i Sprawiedliwości został dzisiaj na wniosek prezesa PiS zawieszony w prawach członka. O jego dalszych losach będzie decydować komitet polityczny, partyjny rzecznik dyscypliny. Dzień dobry, Grzegorz Łaguna, Telewizja Polsat. Mam takie pytanie, jaki jest prawdziwy powód tego, co robi Solidarna Polska, bo panowie mówią na konferencji, że byli oni autorami tej właśnie sekwencji, która tu z tyłu jest wyświetlona. Jednocześnie nie jest powodem także ustawa o ochronie zwierząt, więc co jest powodem tych problemów koalicyjnych, takim prawdziwym powodem? Bo rozumiem, że panowie też są świeżo po konsultacjach i z panem premierem, i z prezesem Kaczyńskim, którzy tutaj byli dzisiaj, więc jaki jest prawdziwy powód? Panie redaktorze, myślę, że to jest pytanie do liderów Solidarnej Polski. To inne pytanie w takim razie. Czego spodziewać się w kolejnych dniach? Czy koalicja już przestała być faktem? Czy Zjednoczona Prawica się rozpadła, czy jeszcze nie? Bo panowie używacie zamiennie koalicjanci, byli koalicjanci, więc czy rzeczywiście już nie mamy dzisiaj Zjednoczonej Prawicy? Panie redaktorze, jak mówiłem, decyzję co do przyszłości koalicji podejmie, przynajmniej ze strony Prawa i Sprawiedliwości, podejmie kierownictwo naszej partii w ciągu najbliższych dni, ale tak jak mówiłem, do tego, żeby koalicja istniała, konieczne jest spełnienie kilku warunków i świadomość, przyjęcie do wiadomości kilku faktów. Jeżeli to będzie możliwe, to droga jest otwarta. Na ten moment negocjacje koalicyjne są zawieszone. Czy jest to droga otwarta także do wcześniejszych wyborów? Czy taki scenariusz jest w partii rozważany?
Są możliwe różne scenariusze, które przewiduje polska konstytucja. Jest możliwość istnienia rządu mniejszościowego. Przypomnę, że nie byłoby to żadne nowum. Takie rządy już kilkukrotnie istniały. Rząd chociażby Jerzego Buzka w końcowej fazie kadencji, czy rząd Marka Belki był rządem mniejszościowym, które sprawowały władzę dość długo. Quasi mniejszościowym rządem był na przykład również rząd Czesława Bieleckiego, który nigdy nie był pewien większości parlamentarnej. To jest jedna z możliwości. Oczywiście wybory są również zawsze jedną z opcji w polityce. To jeszcze pytanie, czym mogą być zawieszeni kolejni posłowie? Wiemy, że zawieszono 15 członków Prawa i Sprawiedliwości. Czy planowane są kolejne zawieszenia, bo tych, którzy głosowali przeciwko albo się wstrzymywali od głosu, jest zdecydowanie więcej. W tym momencie zawieszeni są ci posłowie, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, co do których nie mamy wątpliwości, lub oni sami przyznają, że w sposób intencjonalny postanowili zlekceważyć zalecenia kierownictwa partii. To ich prawo, ale również, jak wiemy, nie od dziś, wolna wola wiąże się z odpowiedzialnością. Każda decyzja ma swoje konsekwencje i nasi koledzy doskonale wiedzieli, jakie konsekwencje wchodzą w grę. W sprawie kilku osób toczą się jeszcze postępowania wyjaśniające, ponieważ jest możliwość, że doszło na przykład do błędu technicznego systemu do głosowania. Będą Państwo zapewne przez przewodniczącego Komitetu Wykonawczego informowani, jeżeli jakieś dodatkowe decyzje zostaną podjęte. To już ostatnie pytanie, nawiązujące do pierwszego. Czy ta sytuacja, jej przyczyny sięgają rekonstrukcji? Czy tak naprawdę chodzi o to, w jaki sposób miał wyglądać rząd po rekonstrukcji? Która partia miała mieć w swojej opiece ile ministerstw? Czy to jest skutek tego, że państwo nie mogli tutaj dojść do porozumienia przez wiele tygodni? Panie redaktorze, nawet nie chciałbym dopuszczać do siebie myśli, że ktoś mógłby podejmować działania, które mogą storpedować naprawę państwa i mogą storpedować realizację programu Zjednoczonej Prawicy, a powodem tego miałyby być kwestie ministerialnych posad czy personalnych ambicji. No, naprawdę jestem głęboko przekonany, moja wiara w ludzi jest głęboka i wierzę, że nic takiego nie miało miejsca, bo to by bardzo źle świadczyło o kimś, kto podejmuje takie decyzje, kierując się takimi przesłankami. Dziękuję. Dzień dobry, Agata Zamęcka, TVN24. Ja mam pytanie o ustawę covidową i ten artykuł, który szeroko panowie omówiliście. Czy zamierzacie z niej zrezygnować całkowicie, czy ten projekt jeszcze wróci? Panie redaktor, zobaczymy. Znaczy sens wracania z tym projektem na trzecie czytanie jest taki, jeżeli jest szansa uzyskania większości pod nim, bo jakby my się tego zapisu nie wstydzimy, my nie uważamy, żeby tej sprawy nie należało w taki sposób rozwiązać. Uważamy, że to jest dobry zapis, właściwy zapis i że zdrowie i życie Polaków stoją ponad proceduralnymi sprawami, ale tak jak powtarzam, no wszystko zależy od tego, czy uda nam się zgromadzić wokół tej propozycji większość potrzebną do jej uchwalenia. Czyli rozmowy będą trwały cały czas? Panie redaktorze, to powiedziałem już wszystko na ten temat. Tak. Dobrze, to ja mam pytanie jeszcze odnośnie słów posłów Solidarnej Polski. Oni mówią, że są najbardziej lojalnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Padały słowa o przyjaźni. Czy posłowie Solidarnej Polski są panów przyjaciółmi? Mamy, myślę, bardzo dobre relacje z wieloma z nich, relacje personalne, ale tu rozmawiamy o kwestiach polityki, o kwestiach istnienia koalicji i kluczowe dla istnienia koalicji są te warunki i te zjawiska, o których mówiłem wcześniej. Mhm. A proszę powiedzieć, kiedy zapadnie decyzja, czy za zawieszeniem posłów Prawa i Sprawiedliwości pójdzie coś więcej, jakieś kolejne konsekwencje? Jest już wyznaczony termin?
tego komitetu, który ma zadecydować? Pyta pani redaktor o posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Nie, nie ma jeszcze takiej decyzji. Faktycznie, jeśli chodzi o statut Prawa i Sprawiedliwości, uprawnieniem prezesa partii jest zawieszenie w prawach członka partii, a ewentualne decyzje dotyczące pozbawienia członkostwa w partii może podjąć Komitet Polityczny na wniosek uprawnionych organów, na przykład Rzecznika Dyscypliny. To jeszcze ostatnie pytanie. Na ile oceniają panowie szanse na to, że uda się wypracować kompromis i że nowy rząd Mateusza Morawieckiego, w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego znajdą się także obecni koalicjanci? Proszę nas zwolnić z wróżenia z fusów, w razie czego, jeżeli będziemy mieli głębokie przeświadczenie co do umiejętności przewidywania, to kupimy po kuponie Totolotka, a tutaj jednak czekamy na rozwój wydarzeń. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. Miłego dnia.